Siema, siema, Tajtori, widzowie, mam dla was super informacje. Właśnie w tym momencie zaczynamy specjalny maraton codziennych odcinków z Brawl Stars na moich kanałach z nagrodami dla was. Codziennie przez 5 dni, aż do 25 kwietnia na moich kanałach Tori i Tori 2 będą pojawiały się odcinki, w których jedna osoba z was będzie dostawała za darmo nowego skina do Tary, którego wam tutaj wyświetlam. Spokojnie, jeśli nie macie Tary, no to otrzymacie też Tarę za darmo. Więc jedna osoba z tego odcinka już otrzyma kozackiego skina do Tary. Co trzeba zrobić? Po prostu zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem. Oprócz tego, subika na moich kanałach tych dwóch Brawl Starsowych, czyli Tori i Tori 2. Będzie to sprawdzane, trzeba subować je obydwa. No i mieć kodzik Tori w sklepie Brawl Stars, wtedy macie jeszcze większe szanse, więc warto ten kodzik też wpisać. I ostatnia rzecz, no to napisać w komentarzu chcę Tarę. No i ważne, żebyście podali też jakiś kontakt do siebie, czy to Discorda, czy maila, czy Instagrama, cokolwiek. Może być to w informacjach waszego kanału na YouTubie. I właśnie 26 kwietnia, gdy maraton odcinków się skończy, pokażę wszystkich 5 zwycięzców z codziennych odcinków, dlatego oglądajcie moje filmy codziennie, żeby mieć większe szanse na zgarnięcie tej Tary. A w dzisiejszym odcinku powiem wam wszystko, co musicie wiedzieć o potwornych jajkach, czyli takich nowych, lepszych star dropach. Pokażę wam wszystko, co można w nich trafić. Oprócz tego powiem wam, jak mieć większe szanse, żeby zdobyć legendarne, czyli te najlepsze jajka. No i wiele innych rzeczy, dlatego oglądajcie koniecznie do końca, żeby nic nie przegapić. No i jeszcze jedno ostatnie info, że dzisiaj o 11:00 na kanale mojej dziewczyny Wiktoria29 wleci odcinek ze mną, gdzie będziemy robić ranking wszystkich nowych skinów z Brawl Talka i powiemy, ile po prostu wydaje nam się, że każdy z tych skinków będzie kosztował gemów. Więc wbijajcie też do niej na kanał, bo ten odcineczek wyszedł nam kozacko, nie możecie go przegapić. A my już zaczynamy i od czego sobie zaczniemy? Może na początek po prostu powiem wam, czym tak naprawdę w ogóle są te potworne jaja, bo tak one się prezentują na pewno z Brawl Talka, jak kojarzycie? Rozbijanie tych jaj daje nam nagrody, takie jak monety, punkty mocy, kredyty, nawet błyskotki i są jeszcze skiny, co ciekawe, tam do trafiania normalnie możecie skinki dropić. I co najważniejsze, są do trafiania mutacje. Mutacje to jest coś, co w ogóle rozwala system. Po prostu zmieniają one sposób gry zadymiarzami. Mogą one wpływać na super ataki zadymiarzy, na przykład tak jak u Bo, dając mu nieograniczone miny, czyli rzuca ich dużo więcej niż przy swoim ulcie normalnie, bez tych mutacji. Mogą one też ulepszać zwykłe ataki u zadymiarzy, jak na przykład u Pam, gdzie ma ona nieograniczone amunicje, czyli może strzelać i strzelać. A na przykład u Hanka dzięki mutacji strzela on takimi specjalnymi rybnymi torpedami. Teraz zadajmy sobie bardzo ważne pytanko. Jak zdobywać właśnie te potworne jaja, bo jest na to kilka sposobów i jak będziecie robić je wszystkie, no to będziecie mogli wtedy zebrać tych jajek więcej, dzięki czemu będziecie mogli ich otworzyć więcej, no i mieć większą szansę na trafienie legendarnych właśnie, czyli najlepszych jajek, bo zaraz może przejdziemy też do ich rodzajów, jakie w ogóle te jajka są. Ale pierwsza rzecz na zdobycie tych jajek, no to po prostu grać w nowym trybie miejska zadyma, który wyjdzie za parę dni. Jest to właśnie nowy tryb 3x3, w którym możemy wcielić się w wielką Godzillę i mecha Godzillę, czyli potwory, które rozwalają wszystko. Totalna rozwałka. W trybie tym chodzi o to, żeby zbierać przedmioty na mapce i jak twoja drużyna uzbiera ich wystarczająco dużo, no to na mapie respi się specjalny amulet, w który to kto pierwszy wejdzie, ten zamienia się właśnie w takiego wielkiego potwora. Wygrywa ta drużyna, która wyrządzi więcej szkód na mapce i w tym trybie można zdobyć co kilka dni do 6 potwornych jaj. Dodatkowo możecie też te jaja zdobyć za normalne granie na dowolnych trybach na pucharki. Na przykład teraz jak tutaj jesteśmy sobie w menu, no to dostajemy star dropy. Za pierwsze zwycięstwo jest star drop, za czwarte zwycięstwo jest star drop, no i za ostatnie, czyli tam za bodajże 8 czy tam 9 zwycięstwo też mamy tego star dropa, 3 star dropy dziennie. To tak samo będzie z jajkami, tylko one po prostu będą 2, nie 3. No i pierwsze będzie za drugie zwycięstwo bodajże, a drugie będzie za 6 zwycięstwo w ciągu dnia. Za niedługo swoją drogą będzie też specjalny event, w którym to za otwieranie jajek przez wasz klan będzie można otrzymać darmowe gemy, no i skiny, ale o tym więcej powiem wam w jutrzejszym odcinku na kanale Tori. Wrzucę wam go o 14, no i dokładnie tam wszystko wam omówię. Ten nowy specjalny event klanowy, powiem wam, jakie tam będą nagrody, jakie skiny, ile łącznie gemów dostaniemy i tym podobne, więc zostawcie też subika na moim kanale Tori, żeby tamtego odcinka nie przegapić, bo naprawdę będzie gruby. Jest jeszcze jeden sposób na zdobywanie większej ilości jajek. Można je po prostu będzie kupić w sklepie za gemy. No gdzie trochę one kosztują, ale będą pod to takie specjalne oferty właśnie w sklepie. Można powiedzieć, że całe takie pakiety, w których to między innymi będą też jakieś skiny, jakieś emotki, ale no głównymi takimi rzeczami będą jajka, po 6 ich tam będzie w zestawie, albo czasem po 12. Ja też na dniach za niedługo wrzucę wam odcineczek, myślę, że z bitwy z jakimś youtuberem na te jajka, kto będzie miał większego farta w otwieraniu, może z Damianem. Dajcie znać, czy coś takiego byście chcieli. No to jak to mamy omówione, to teraz powiedzmy sobie o rodzajach jajek. Jakie te jajka możemy dropić, jakie są najlepsze, jakie są najgorsze. No więc to, co twórcy nam przedstawili na Brawl Talku, to mogliśmy zobaczyć jedynie 3 jajka, czyli rzadkie, no to jest najsłabsze jajko, jak się domyślacie, tak samo jak w star dropach, te takie zielone star dropy, no to właśnie odpowiednikiem tego jest rzadkie jajko, no i jakie mamy, no to w nim są najmniejsze szanse na coś dobrego, chyba nawet się nie da skinów tam trafić i tak dalej. Są też super rzadkie, trochę lepsze, no ale dalej to jeszcze nie jest to. No i co ciekawe, na Brawl Talku nie było pokazane ani epickich, ani mitycznych jajek, co nie jest powiedziane, że takich jajek nie będzie. Dowiemy się tego pewnie dzisiaj wieczorem, ja jak to nagrywam, to jeszcze nie jest to po prostu nam znane, ale możliwe, że te jajka epickie i mityczne normalnie są, tylko po prostu twórcy ich na Brawl Talku
TikToku nie pokazali. Lecz jest też opcja, że będą tylko trzy rodzaje jajek, czyli tak jak mówiłem, rzadkie, bardzo rzadkie i legendarne, bo legendarne akurat na Brawl Talku były pokazane, no i to na pewno są te najlepsze jajka, w których mamy same najlepsze nagrody. Myślę, że jak dropniemy to legendarne jajko, no to tam już będzie czekało na nas coś fajnego. Właśnie, no są największe szanse na mutacje, a te mutacje będą mega mocne, ale o nich też wam więcej powiem w jutrzejszym filmie. Oczywiście to jeszcze nie koniec odcinka, ale podsumowując ten temat związany z jajkami, no to co zrobić, żeby mieć większe szanse, żeby otrzymywać więcej legendarnych, nie stardropów, tylko tych jajek, myli mi się to. Po prostu dużo grać. Im będziecie więcej grali w tym trybie, tym więcej jajek będziecie mogli otrzymywać, dzięki czemu będziecie mieli większe szanse na trafienie ich. Nie znam jeszcze dokładnych procentów, ale pewnie szanse na legendarne są najmniejsze, lecz wcale nie będą aż takie małe, że nie będzie się ich trafiać. Pewnie, no, procenty są podobne jak w stardropach, co nie? Dlatego im będziecie więcej grali, im więcej tych jajek będziecie zdobywać i otwierać, tym będziecie mieli większe szanse na to, żeby otrzymywać te legendarne, najlepsze jajka, chyba o to w tym wszystkim chodzi. Ja wam wszystkim życzę powodzenia i trzymam kciuki, żebyście zdobyli dużo tych legendarnych jajek, one wyjdą już za niedługo, więc no trzeba się przygotować. Na pewno bardzo interesuje was jeszcze też całkowita ocena przeze mnie tego Brawl Talka, jak ja bym go ocenił. Muszę wam powiedzieć, że jest to chyba jeden z lepszych Brawl Talków, jakie w ogóle były przez ostatni rok, jak nie dwa lata. No nie spodziewałem się, że coś tak mocnego twórcy mogą dodać i mogą wprowadzić tyle nowych zmian. W ogóle samo to, że było bardzo dużo skinów w tej aktualizacji, nie było żadnej innej aktualizacji, w której byłoby więcej skinów dodanych, co nie? Łącznie było ich parę dziesiąt. Możecie mi napisać w komentarzu, jaki skinek jest waszym ulubionym z tego nowego update'u, ale dzisiaj u mojej dziewczyny na kanale dokładniej te skiny wszystkie omówimy i tam możecie zobaczyć, co ja o nich sądzę. Te jajka to jest coś pięknego, najlepsze, co twórcy mogli dodać. Mutacje też są giga ciekawe, aż po prostu będzie chciało się w tego Brawla grać, dlatego no to jest kolejna rzecz, która jest na plus. Może jeszcze kilka słów na temat nowych postaci, no bo jak wiecie, mamy dwóch nowych zadymiarzy. Ja w najbliższych dniach podczas odcinków na pewno będę jeszcze je dokładniej testował, no bo będę przedpremierowo mógł nimi zagrać, ale zacznijmy od tej postaci, jaką jest Lily, czyli mityczna zadymiarka, która dołącza do trio z Cordeliusem. Jest połączeniem człowieka, rośliny i świetlika. Ma całkiem sporo HP, ładuje swojego ulta, gdy jest blisko wroga. I właśnie ten jej super atak mega mi się spodobał. Może ona podjeżdżać rywali, teleportując się do nich, a ona na blisko jest naprawdę silna, więc będzie mocną zadymiarką. Wiemy, że jej tytuł masterowania nazywa się Dwulicowa. W sumie ciekawa nazwa. Ale teraz przejdźmy do drugiej nowej postaci, no i jak dotrwałeś do tego momentu, no to napisz mi w komentarzu, drogi widzu, która po prostu z tych dwóch nowych postaci jest według ciebie lepsza. To postaram się przypiąć serducho. No i właśnie druga postać to Draco, który ma taką gitarkę, że na początku myślałem, że to jest jakiś skinek do Poco. Jest on legendą, czajcie? Nie spodziewałem się, że tak szybko twórcy Brawl Stars dadzą nam kolejną legendę. Nie dołącza on do żadnego trio, po prostu otwiera nowe trio Dworu Szaleństwa. Ma jeszcze więcej życia od Lily, atakuje rywali gitarą i właśnie jak traficie w nich jej końcówką, czyli główką, no to wtedy obrażenia są jeszcze większe. Jak rywale do niego strzelają, no to ładuje mu się super atak, jak na przykład u El Primo to jest, myślę, że wiecie, o co chodzi. Najmocniejszy jednak jest jego właśnie ten super atak, gdzie chłop wsiada na smoka i normalnie zieje ogniem. Trochę przypomina mi to ataki ulepszone od Amber, no bo steruje się nimi podobnie, ale są jeszcze mocniejsze te tutaj właśnie u Draco. Na pierwszy rzut oka obydwie te postacie wydają się strasznie mocne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało podczas gry. Dajcie znać, którą z nich wolicie. Ja, jakbym się tutaj miał tak zastanowić, to minimalnie chyba wybrałbym Draco, ale obydwie są według mnie superowe. No i teraz ocenię całego Brawl Talka. Jaka jest jego ocenka według mnie? Tak jak mówiłem na początku, był to strasznie udany Brawl Talk. Biorąc po prostu te wszystkie rzeczy, które w nim twórcy pokazali, śmiało możemy powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych Brawl Talków w historii. I moja ocenka to 9,5 na 10, bo zawsze może być lepiej, dlatego no tego pół brakło do 10, ale tak naprawdę nie mam się do czego doczepić. Może jedynie do tego, że troszkę nie podobała mi się jedna kwestia, a mianowicie, że twórcy ostatnio dają za dużo skinów tym samym postaciom, że ostatnio jakieś postacie, na przykład jak Bibi, dostawały dużo skinów, albo jak Buzz, a teraz dostają kolejne. Zamiast dać te na przykład skinki do jakichś postaci, które tych skinów mają mniej, no to oni cały czas praktycznie dają tym samym postaciom, no ale tak poza tym to nie mam się do czego doczepić, bo szczerze naprawdę jest kozacko. I jeszcze tak na koniec mogę wspomnieć o tym, kiedy według mnie ta aktualizacja będzie. Zazwyczaj wychodzi gdzieś, no nie wiem, 3 dni po Brawl Talku, więc znając życie, będzie to już ta środa. Zazwyczaj są zresztą aktualizacje w środę. Sam nie mogę się już doczekać, moi drodzy, jak ten update wyjdzie. Na pewno jakiegoś live'ika wam zrobię. Dzisiaj swoją drogą też będzie live'ik, gdzie trochę tego Brawl Talka jeszcze omówimy. Więc do zobaczonka, widzimy się na kolejnych odcinkach i live'ach piona.